miejsce w ostatnim tygodniu w naszym mieście. Dzisiejsza akcja nie będzie jedyną, którą mamy zamiar zorganizować. Chcemy rozmawiać, chcemy dyskutować o wprowadzaniu korekt, chcemy aktywizować i obudzić nasze lokalne społeczeństwo, aby ludzie wierzyli, że mamy realny wpływ na to, co dzieje się w naszym mieście. Myślę, że mamy w tej sprawie dużo do powiedzenia. Będziemy na bieżąco informować, jakie są nasze plany na przyszłość. Teraz zapraszamy do przejścia się naokoło tej pięknej nowej pętli, żeby pokazać, że chcemy być aktywni i zależy nam na tym, żeby wprowadzać zmiany w naszym mieście. Dobrze, ja mam pytanie teraz. Chodzi mi o konsultacje społeczne. Państwo mówią, że nie było tych konsultacji społecznych, to jest główna przyczyna. Ale tak, umowa między Sikidem nieformalna, czy takie porozumienie było, że radni dzielnicowi mają zbierać informacje od mieszkańców. I czy Państwo występowali do radnych dzielnicowi? Tak, oczywiście. Ja rozmawiałam z radnymi z kilku dzielnic krakowskich i otrzymałam informację, że zaproponowane przez nich zmiany w siatce społecznej w ogóle nie zostały przez nich rozpatrzone. Można to sprawdzić między innymi w uchwałach rad dzielnic. Żadna dzielnica pozytywnie nie zaopiniowała zmian, które Litwit wprowadził. Co więcej, radni chcieli zmienić wiele propozycji, które Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu przedstawił, ale nie udało im się w ogóle wpłynąć na decyzję. Z tego, co mi wiadomo, to niektóre rzeczy rzeczywiście były zmieniane. Na przykład, jeżeli coś było konkretnie przedstawione, na przykład dzielnica czwarta przedstawiła swoje projekty, uzasadniła je racjonalnie i wtedy doszło do zmian. Więc tutaj nie wiem, czy to jest wina radnych, że po prostu nie potrafili skutecznie lobbować i przedstawić jakieś argumenty. Wiem, że między innymi radni dzielnicy szóstej, czyli Bronowic. Radni dzielnicy 6 i 9 postulowali, żeby ósemka jeździła dalej z pomiędzy Bronowicami i Borkiem Wałęckim. I nie udało im się tego przeforsować zupełnie. Na jaki argument mieli? Nie wie pani, czy nie? Wie pan, szczerze mówiąc, nie poznałam jeszcze tak szczegółowo, jakimi argumentami się posługiwali, ale będziemy konsultować z radnymi dzielnic. Będziemy po prostu rozmawiać z radnymi dzielnic na to, jakich argumentów używali konkretnie. Ja mam przykład dzielnicy. Było za mało czasu, żeby dowiedzieć się o tym szczegółowo, bo myśmy postanowili zaprotestować w ciągu ostatnich kilku dni. I naprawdę ja jako osoba, która oddolnie wyszła z taką inicjatywą, nie miałam po prostu fizycznie czasu, żeby poznać opinię wszystkich radnych, wszystkich dzielnic i dotrzeć do wszystkich. Jestem radnym dzielnicy 6 i proszę Państwa, sprawa była tego typu, że nikt do rady dzielnicy się nie zwrócił o to, żeby przeprowadzić jakiekolwiek konsultacje, ani też nas nikt nie poinformował o tym, że tego typu zmiany. Ja już panu tego typu zmiany, tego typu zmianach dowiedzieliśmy się z prasy i od mieszkańców, którzy na forum internetowym, gdzieś w internecie, na stronach zikitowskich wyczytali, że takie zmiany będą. I to się okazało, że jakieś 2-3 tygodnie temu, na ostatniej sesji, spontanicznie zupełnie wypłynęła w Radzie Dzielnicy 6 sprawa, można powiedzieć, likwidacji relacji Bronowice-Borek Wałęcki. W sposób spontaniczny zupełnie przyjęliśmy taką intencjonalną uchwałę o tym, że chcemy utrzymania tej linii, ponieważ jest to jedna z kluczowych linii w Krakowie. To jest linia taka strategiczna, która była osią w opracowaniu pod tytułem remarszutyzacja. Tą remarszutyzację opracował na wiosnę, to trwało kilka miesięcy, opracował koło sitcomu, między innymi przy pomocy naukowców z Politechniki Krakowskiej. I ta remarszutyzacja zakładała między innymi, że tego typu linie, jak linia numer 4, linia numer 8, to są linie takie osiowe, strategiczne, 13, do których będą się pasażerowie przesiadać z innych linii, które jeżdżą rzadziej. I w tym momencie likwidacja czy zmiana tej relacji to jest, można powiedzieć, wywrócenie całego tego opracowania, który opracowywał sitcom. Czyli nie można tutaj mówić o żadnych konsultacjach społecznych, ponieważ konsultacje społeczne obejmowały wyłącznie remarszutyzację opracowaną przez sitcom. A to, co w tej chwili Zikid robi, to jest zaprzeczenie temu opracowaniu, wyrzucone pieniądze w błoto, bo to kosztowało nie wiem ile, ale kilkadziesiąt tysięcy złotych na pewno. I argumentowano nam w ten sposób, że nie można tej z naukowców opracowanej wersji remarszutyzacji wprowadzić w życie z powodu braku finansów. No bo trzeba zmienić nazwy przystanków, prawda, na tablicach, trzeba zmienić oznakowanie tramwajów, trzeba zmienić rozkłady jazdy i na to pieniędzy rzekomo nie było.
Tymczasem w sposób zupełnie nieoczekiwany, nieuzgodniony z nikim, wprowadzono tak rewolucyjną zmianę, która okazuje się, że chyba jest przeprowadzona bez żadnych kosztów, bo nagle okazuje się, że to wszystko można zrobić. I to można zrobić o wiele bardziej radykalnie, niż obejmowało to opracowanie naukowe. Ja tego osobiście nie rozumiem. Widzę w tym jakąś konsekwencję, że niektórym urzędnikom wydaje się, że oni działają dla własnej wygody, dla celu finansowego, nie dla służby społecznej. Oczywiście. Czy wierzy pan w takim razie, przepraszam, wierzy pan w takim razie w rozmowy, które mają odbyć się za tydzień? Ja nic nie wiem o żadnych rozmowach, to przede wszystkim. I nikt nas nie informował, mamy sesję w przyszłym tygodniu, w czwartek. Nic nie wiem o żadnych rozmowach. Wiem jedną rzecz, że w tym mieście nie prowadzi się tak na dobrą sprawę żadnego dialogu społecznego. Pan prezydent utworzył portal dialoguj.pl i co? Właśnie nic z tego nie wynika. Te kanały dialogu, które byłyby chyba najskuteczniejsze poprzez spotkania z mieszkańcami, a w każdym razie z ich przedstawicielami, na przykład z radnymi, nie mają miejsca. Bo my jesteśmy tak samo jak każdy inny mieszkaniec zaskakiwany pewnymi rewolucyjnymi zmianami, pomysłami państwa urzędników. I to szczególnie urzędników z IKIT-u odpowiedzialnych za komunikację, bo ja nie mówię, że wszyscy urzędnicy w ten sposób pracują, ale szczególnie widoczne jest to, jeśli chodzi o urzędników pracujących w IKIT-ie. To jest po prostu oburzające, bo my płacimy podatki i w zamian za to w zasadzie służymy jako jakiś obiekt ćwiczeń, nie wiem, dla państwa urzędników. Na nas eksperymentują, jak też ta zmiana się powiedzie. A najlepszym przykładem jest to, jak ta siatka jest sporządzona. No wczoraj dowiedziałem się, bo sam tego nie sprawdzałem, że na Rondzie Mogilskim w godzinach szczytu przez 15 minut nie jedzie żaden tramwaj. Proszę Państwa, skonfigurowanie siatki połączeń to jest bardzo poważna sprawa, bo trzeba uzgodnić między poszczególnymi relacjami zależności czasowe. I tego nie da się zrobić z poniedziałku na wtorek na kolanie. Jeżeli naukowcy męczyli się na tym kilka miesięcy, to ja chciałbym poznać autora tej nowej wersji remarszutyzacji, którą w tej chwili próbuje nam się od jutra wdrożyć. Bo ciekaw jestem, jakie on miał podstawy, jakie on miał przesłanki, jakie badania wykonał, jakie ma uprawnienia do tego, aby tego typu sieć czy remarszutyzację przeprowadzić. To jest bardzo interesująca rzecz. Kto to zrobił? Kto jest autorem tego najświeższego pomysłu? Bo nie sitcom. Sitcom zrobił zupełnie coś innego. I tam pracowali nad tym naukowcy. A jak już się Państwo dowiedzieli od mieszkańców czy z prasy o zbliżających się zmianach, to próbowali jeszcze Państwo jakoś interweniować, czy już nie było na tyle czasu? Proszę Państwa, próbowaliśmy między innymi w Mydlnikach, zebraliśmy około 1000 podpisów w ciągu jednego weekendu za przywróceniem na przykład relacji 501. Wnosiliśmy o to, żeby ktoś z IKIT-u przyjechał, spotkał się z mieszkańcami i wytłumaczył zasadność przesłanek, jakimi się kierowano. W ten sposób, bo to była jakby pierwsza zmiana, która nas... I brak reakcji ze strony brak, kompletny IKIT-u? Brak, jakiś bełkot urzędniczy, że są obiektywne przyczyny, trudności i tak dalej. Nas nie obchodzą obiektywne przyczyny i trudności, my byśmy chcieli wiedzieć, bo być może zaproponowane przez IKIT rozwiązania są nawet dobre, ale my ich nie znamy. My ich nie znamy, nawet nie wiemy, jakie będą skutki, ponieważ my do dzisiaj w zasadzie po raz pierwszy teraz otrzymałem nowe trasy tramwajów, autobusów, prawda, z PiS, tutaj ze stoiska z IKIT-u. My tak na dobrą sprawę nie wiemy, co nas od soboty spotka. Nie wiemy tego, bo nie każdy zwiedza strony internetowe z IKIT-u czy MPK. Nie każdy się tym tak interesuje, niektórzy po prostu przyjdą i nagle się okaże, że nie mogą dojechać do pracy czy do domu. A jak to może wyglądać w poniedziałek według pana? Nie wiem, jak będzie wyglądało. Mogę się tylko domyślać, że może być chaos. I proszę Państwa, ja z wykształcenia jestem inżynierem ruchu, inżynierem sterowania ruchem. I nie bardzo sobie wyobrażam, jak można w ten sposób tak nagle przestawić w tak wielu aspektach, tak wiele relacji zmienić. Bo proszę sobie zwrócić uwagę na jedną rzecz, że te tramwaje jeżdżą po wspólnych torach. Nie da się ich poprzestawiać ani puścić równolegle. I one w pewnym momencie w tych najwęższych miejscach przepustowych... Pan jest z dzielnicy szóstej, gdzie przewodniczący Bogdan Smok dostał całą listę zmian na początku października. Więc tu chyba jest jakaś wina przepływu informacji między przewodniczącym a radnymi dzielnicy, którzy mieli konsultować to ze swoimi mieszkańcami. Niewykluczone. Więc my zresztą... To było półtora miesiąca. No nie tak półtora, bo jesteśmy... Ja nie wiem, kiedy przewodniczący zostało, dostał. Dokładnie chyba 4 października było spotkanie z przewodniczącym Smokiem w IKIT-ie. To mogę mylić, ale
ale to był na pewno pierwszy tydzień października. Być może przewodniczący Smok się z kimś spotykał, ale radni nic o tym, przynajmniej ja jako radny i mogę powiedzieć jeszcze o kilku radnych, przynajmniej z którymi ja ten temat rozmawiałem, nic o tym nie wiedzą. Ale ja myślę... Bo ja widziałem tą listę, ja widziałem ją realnie na początku października. Ja nie wiem, w jakiej sprawie pan przewodniczący się spotykał w Zikicie. Nie wiem, czy dostał tego, bo on nam tego nie powiedział. Sesje są nagrywane, można sprawdzić w protokołach komisji. Nic na ten temat nie wiemy. Jako radni nic na ten temat nie wiedzieliśmy. Czy pan mi się jeszcze przedstawi? Bogdan Nowak. Dzielnica 6. Dziękuję.